Hej, hej, witajcie w kolejnym materiale, ja jestem Mondar, a dzisiaj musimy wrócić do tematu Vanessy i Veni. Po publikacji tamtego filmu zawrzała niemała dyskusja w kwestii, czy Vanessa to Veni, a raczej wokół mojej trochę niepopularnej opinii, którą tam wyraziłem. Sam pod wpływem pewnych komentarzy zauważyłem błędy, które popełniłem w tamtym filmie, więc teraz chciałbym to niejako odwrócić, a jednocześnie opowiedzieć całą historię Vanessy oraz Veni od samego początku do samego końca, więc proszę was o obejrzenie filmu do samego końca, siłą rzeczy. Nim zaczniemy, strzel koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, a także staw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami kompletna historia Vanessy i Veni. Opowiadanie o historii Vani i Vanessy, myślę, że z czystym sumieniem mogę rozpocząć od punktu zwrotnego w tej historii, czyli od istnego preludium do Security Breach, czyli niejako poprzedniej gry z serii, czyli FNAF-a Help Wanted, czyli FNAF-a VR. Help Wanted. I z całą pewnością fabuły tutaj za grosz poza paroma szczątkowymi informacjami, według których Fazbear's Entertainment stworzyło grę na VR-a, właśnie FNAF Help Wanted czy coś, której zadaniem było oczyszczenie ich dobrego imienia spośród wszelkich kłamstw i insynuacji, które wymyślił sobie pewien szaleniec tworzący straszne gry na ich temat, które były oparte o szczątkowo prawdziwe, realne wydarzenia, które za to zostały doprawione dużą dawką fikcji. Generalnie właśnie w ten sposób kreuje się ta główna fabuła Help Wanted, a w całej większości, całej reszcie gry robimy to co zwykle, nie? Jednakże na przestrzeni całej gry jesteśmy w stanie odnaleźć całkiem sporo ukrytych kaset, które przedstawią nam zaszyfrowaną historię gry, która kryje się pod tym całkiem niewinnym płaszczem. A jest to historia dotycząca Vanessy, czyli kobiety zatrudnionej na stanowisku beta-testera tej gry. Zatem tak, kanonicznym, w sensie istniejącym w świecie gry twórcą Help Wanted, to jest dziwne, Fazbear's Entertainment podesłało części oryginalnych animatronów obecnych w ich pizzeriach w celu niejako zeskanowania ich i zrekonstruowania w formie AI oraz postaci obecnych w grze. To jest mega dziwne. Niemniej oczywiście, jak w każdym FNAF-ie oraz w zasadzie w każdym miejscu naszej alternatywnej rzeczywistości, coś musi pójść nie tak. Zatem w trakcie tego też procesu przeniesiona do gry została postać Williama Aftona, który po pobycie w swoim piekle, do którego dostał się po FFPS-ie, w którym walczył ze wszystkim, nawet samym sobą w dwóch postaciach, nagle zrekreował się tutaj. I w swojej trzeciej już postaci niejakiego Glitch Trapa pokazywał się beta-testerem gry, w tym niejakiemu Jeremiemu, który po kontakcie z nim zaczął zachowywać się niezwykle dziwnie. Jeremy od teraz był Przemkiem, a nie Jeremy. Tu umarł Jeremy, narodził się Przemek. Wśród wszystkich tych beta-testerów pojawiła się również Vanessa, która także była narażona na wpływ Glitch Trapa, tylko że chyba trochę bardziej niż wszyscy, bo jemu akurat udało się przez Vanessę uciec z Help Wanted, ale o tym trochę później. Na przestrzeni kolejnych kaset ułożonych oczywiście w chronologicznej kolejności dowiedzieć możemy się głównie o obecności Glitch Trapa w tym miejscu, a także o jego chęci ucieczki. Dla wszystkich, którzy chcieliby tego posłuchać, link zamieszczam w opisie do wszystkich taśm ułożonych w chronologicznej kolejności. Niemniej wracając do Vanessy. W dodatku do Help Wanted o nazwie Curse of Dreadbear jesteśmy w stanie dojść do takiego miejsca, z którego schodami zejdziemy w dół do pewnej piwnicy, gdzie czekać na nas będzie maska Vani. Kiedy po zdobyciu jej założymy tę maskę, usłyszymy pewien dialog, a raczej jedynie te frazy, które mówi strona A, czyli Vanessa. Yes, I hear you. I know. No. There's no miscommunication. I understand. Yes, I have it. I made it myself. I think you would like it. No, no one suspects anything. Don't worry. I'll be ready. And I won't let you down. It will be fun. Oczywiście jest to rozmowa z Aftonem, z Glitch Trapem, tylko że jego słów nie słyszymy. Zestawiając to z Princess Quest z właśnie tą konkretną scenką, od razu jestem zdania, że Sama maska oraz to, co widzimy tutaj, to jest tak naprawdę to samo wydarzenie, kiedy Afton totalnie przejął kontrolę nad Vanessą, a to tylko i wyłącznie pokazuje, jak ona wobec niego stała się niejako poddaną. A sama scena z maską z Help Wanted oraz ich symbolika, myślę, że jest całkiem dobitnym argumentem w kwestii tego, iż Vanny to Vanessa. Moim zdaniem właśnie w tym miejscu graliśmy Vanessą. A znalezienie maski Vanny oraz jej założenie tylko i wyłącznie pokazuje, że pod maską Vanny od zawsze kryła się Vanessa. I właśnie w tym momencie, kiedy Glitch Trap przejął nad nią kontrolę, pojawiło się w niej rozdwojenie jaźni, zaburzenie tożsamości. W jej umyśle pojawiła się osobowość mnoga i w tej chwili na ekranie pojawia wam się definicja rozdwojenia jaźni. A skoro o rozdwojeniu jaźni już mówimy, trzeba na uwadze mieć, że poszczególne osobowości zwykle nie zdają sobie sprawy z istnienia pozostałych. A do tego faktu odniosę się w podsumowaniu, niemniej teraz wróćmy na moment do historii samej Vanessy oraz jej mrocznego alterego. Na przestrzeni FNAF-a AR, tak jak chociażby we FNAF-ie Security Breach, jesteśmy w stanie odnaleźć płyty CD, tak w Help Wanted kasety, tak w tym miejscu jesteśmy w stanie odnaleźć e-maile wysyłane do Vanessy albo wysyłane przez Vanessę do innych osób. Zatem po wydarzeniach z FNAF-a Help Wanted, Vanessa przestała pracować przy FNAF-ie VR, a rozpoczęła pracę wokół FNAF-a AR, Special Delivery. A czytając e-mail Vanessy jesteśmy w stanie dowiedzieć się o naprawdę wielu interesujących szczegółów na temat jej tajemnej działalności. Między innymi w internecie poszukiwała wielu sposobów tortur, a także poszukiwała kostiumu królika do zakupu. I tak w tej chwili z całą pewnością nie stała za tym Vanessa, a Vanny, która w tej chwili przejęła kontrolę nad ciałem. A wszelkie te informacje potwierdzają audiologii z FNAF-a Security Breach, które były rejestrowane w trakcie rozmów Vanessy/Veni z ich terapeutkami. I w tym miejscu na moment muszę się zatrzymać, aby dodać kilka niedopowiedzeń, o których zapomniałem w trakcie tworzenia mojego poprzedniego filmu, w których analizowałem po swojemu wspomniane płyty CD. Generalnie według mnie nagrywane były one pomiędzy akcją FNAF AR a FNAF-em Security Breach, czyli w skrócie mniej więcej od czasu, kiedy Vanessa była zatrudniona w trakcie robót wokół FNAF AR do czasu, aż zatrudniona została w Mega Pizzaplexie. Oczywiście, jeżeli w czymś bym się tutaj pomylił, napiszcie o tym w komentarzach albo mnie poprawcie, bardzo chętnie poczytam wasze spostrzeżenia. Niemniej rzućmy z powrotem okiem na treść samych audiologów. Jak wspomniałem, przedstawiają one rozmowy obu pań zamkniętych w tym samym umyśle z terapeutkami. Niestety z czasem w miarę kolejnych badań, kiedy kolejne terapeutki zaczęły zdawać sobie sprawę, że coś jest tutaj nie tak, tajemniczo znikały, a jedna z nich nawet została odnaleziona martwa. Niemniej, jaką prawdę mogły odkryć? Otóż tego dowiadujemy się na płycie numer 16, kiedy wspomniane jest, że wspomniane opowieści na temat batalii sądowych między rodzicami Vanessy tak naprawdę są kłamstwem, nic takiego nigdy nie miało miejsca, a Vanessa spędziła szczęśliwe dzieciństwo. Zatem jak to wytłumaczyć? Moje stanowisko jest takie. Pod wpływem Williama Aftona, Veni, kiedy to z nią był przeprowadzony wywiad, którego tutaj jeszcze nie słyszeliśmy, skłamała na temat opowieści o swoich rodzicach, ponieważ Afton jej tak kazał. Jednak po co? Według mnie dlatego, aby stworzyć jakiś background względem nowego rozdwojenia jaźni. Na temat zaburzeń tożsamości postanowiłem trochę pokopać w internecie, czego niestety nie zrobiłem w tamtym filmie, za co bardzo przepraszam. Z informacji, do których doszedłem, jedną z przyczyn rozdwojenia jaźni są traumatyczne przeżycia, których dana osoba doświadczyła na przestrzeni swojego dzieciństwa. Do tego zaliczają się również śmierci bliskich osób. Moja opinia jest taka. Vanessa miała już zdiagnozowane rozdwojenie jaźni, a Afton, by jakkolwiek zatuszować ślady prowadzące do niego, wymyślił taką historię w celu zmylenia terapeutów. Aczkolwiek ma to wszystko także swoje drugie dno. Vanessa albo Veni wspomniały, iż ich ojciec miał na imię Bill. A jak się okazuje, Bill to skrót od imienia William. Zatem moim zdaniem historię o sytuacjach w rodzinie opowiedziała Vanny pod wpływem Williama Aftona, a podwaliny pod to z imieniem Bill są odniesieniem wprost do niego, a poza tym Security Breach oferuje całkiem sporo nawiązań do rodziny Aftonu właśnie. Chciałbym poświęcić temu oddzielny materiał. Niedługo później Vanessa zatrudniła się w Mega Pizzaplexie, a Afton jakimś cudem został już przetransportowany do rzeczywistego świata, a Vanessa, pracując tutaj w chwili, gdy jej ciało przejmowała Vanny, schodziła w kostiumie królika na sam dół do samego Freddy Fazbear's Pizza Place, by ulepszać starego, dobrego Williama Afton... by ulepszać starego, brzydkiego Scraptrapa. Być może nawet niektóre części pochodziły od Glamrock Bonniego, któremu poświęciłem oddzielny film. Możecie sobie sprawdzić, polecam. Ponadto Vanny włamała się do systemu bezpieczeństwa, aby cyfrowy Afton mógł je zainfekować, aby animatorne działały brutalniej. I właśnie mniej więcej od tego miejsca Grzesiu, który wbił do Pizzaplexu, właśnie tutaj poznaje Vanessę oraz Vanny. To tutaj miejsce ma sama akcja gry, to właśnie również pod Pizzaplexem toczy się ostateczna walka, ta ostateczna, on jeszcze wróci na bank, z Williamem Aftonem, który dzięki pomocy Vanny powrócił do świata żywych. A co do reszty historii, znacie resztę bardzo dobrze. Bowiem poświęciłem oddzielny film jej wyjaśnieniu, a także wszystkim jej zakończeniom. Niemniej, nim przejdziemy dalej, szybka konkluzja, a raczej trochę dłuższa, bo ten film tego wymaga. Relatywnie cała seria Five Nights at Freddy's od samego początku swojego istnienia, a raczej bardziej od początku swojej ogromnej popularności na całym świecie, zawsze kojarzyła mi się z tworzeniem teorii na jej temat, które w większości były między sobą bardzo sprzeczne. To właśnie była zawsze kwintesencja tej serii. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze te czasy. Niedawno sobie do tego wróciłem i aż łezka zakręciła mi się wokół, patrząc na to z tak dalekiej perspektywy. Pamiętacie jeszcze te wszystkie teorie typu, że Fonga jest mordercą, albo że ty jesteś mordercą, Mike zabił wszystkich, że pierwszy FNAF jest snem, a chwilę później pojawiała się teoria, że właściwie nie jest snem, że faktycznie istnieje inna, że w ogóle nie jest kanoniczny, że nigdy się nie wydarzył, albo że tylko on prezentuje jedyną i prawdziwą, słuszną historię zawartą we FNAF-ie. Nie mówcie również, że nie pamiętacie teorii o istnieniu dwóch morderców, Pink Guy'a i Purple Guy'a. To są czasy prehistoryczne dla FNAF-a, ale coś takiego naprawdę miało miejsce. Już nawet nie wspominając o tej toczącej się przez nie wiadomo jak długi czas debacie, kto ugryzł w The Bite of 87, kiedy najpierw ludzie twierdzili, że była to Mangle, później, że to Foxy, a na końcu nawet stwierdzili, że to Toy Chica. To zawsze było najpiękniejsze w tej serii i z tym właśnie zawsze najbardziej mi się kojarzyła. Z tym, że każdy mógł połączyć wszystkie kropki według swojego planu i otworzyć taki plan wydarzeń, taką teorię, która najbardziej by mu odpowiadała. Poniekąd tradycja ta przedłużyła się do dzisiaj, aczkolwiek nie do końca. Internet trochę się zmienił i obecnie niestety większość przyjmuje bardziej konformistyczną postawę, podążając bardziej za tym, co mówi większość ludzi interesujących się FNAF-em. Pamiętajcie, ile ludzi, tyle opinii i nie każdy musi się zgadzać z drugą stroną. I w tym miejscu tematem największych dyskusji we FNAF-ie, przynajmniej z mojej perspektywy, stała się tożsamość Vanessy oraz Veni. Czy są tą samą osobą, a może nie? Czy Vanessa to Veni, czy może są to siostry bliźniaczki, czy coś? I w tej chwili muszę na moment się zatrzymać i powiedzieć, że myliłem się. Aczkolwiek nie do końca. Generalnie największy zarzut, jaki mam do siebie, to tytuł tamtego filmu, którego nie zamierzam zmieniać, aczkolwiek ten, który teraz oglądacie, będzie przedłużeniem tamtego materiału i niejako wybrnięciem z pewnej głupotki, którą tam walnąłem. Generalnie tytuł tego filmu może być bardzo mylący i wprowadzający w błąd. Vanessa to Veni. To sugeruje, że Vanessa i Veni to jest dokładnie ta sama osoba, że pod maską Veni od samego początku znajdowała się Vanessa i wszystko co robiła, robiła świadomie. Że to wcale nie tak, że istnieją dwie różne osobowości, jak wspomniałem w tym filmie, a że jest jedna i ta sama, tylko jedna, jedność. Właśnie to sugeruje ten tytuł, to sugeruje także tok tego materiału, więc przepraszam za to. W tej chwili pozostaje mi tylko i wyłącznie ubrać to w trochę lepsze słowa, bo myślę, że mój tok rozumowania był dobry, niemniej słowa, jakich tam użyłem dobitnie, nie odzwierciedliły tego, co czułem. Zatem, zaczynając od nowa, Vanessa i Veni to nie jest ta sama osoba. Vanessa to nie Veni. Od początku istniała tylko i wyłącznie Vanessa, która pod wpływem Williama Aftona zaczęła cierpieć na zaburzenia tożsamości, na rozdwojenie jaźni. A drugą jaźnią, która pojawiła się w jej głowie, była Veni właśnie. Każda z nich niejako jest przeciwieństwem tej drugiej i prawdopodobnie żadna z nich nie wie o istnieniu pozostałej. Więc tak, raz jeszcze, Vanessa to nie Veni. Mamy do czynienia z rozdwojeniem jaźni. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wyrozumiałość oraz za wszelkie dyskusje, a także przekazy w moją stronę, że trochę się mylę. Dziękuję wam wszystkim. I skoro to wszystko mamy już za sobą, myślę, że możemy kończyć ten materiał. Bardzo dziękuję za jego oglądanie i za poświęcony mi czas. Do usłyszenia, moi drodzy, w kolejnych filmach, na których przestrzeni zajmiemy się m.in. Aftonem, jego rodzinką, może Glamrock Foxym nawet, bo gdzieś tam o nim słyszałem, ale nie wiem, czy to jest na tyle obszerny temat, by poświęcać mu całkiem duży film, nie wiem. Być może zrobię jakiś krótszy czy coś. Zachęcam do zostawienia kciuka w górę pod filmem, jak się spodobał, oraz zostawienia suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, wyczekuj też tych następnych, a także wpadaj na mojego Instagrama oraz Discorda. Wszystkie linki macie w opisie. Tymczasem ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do kolejnych filmów, mówił do was Mondar. Miłego, wspaniałego dnia wam wszystkim, cześć!